Христос воскресе, Христос воскресе, воскресе, воскресе из мертвых. Смертью смерть поправ, смертью смерть поправ. Иисус жил во гробе, живого даровал. Proszę Państwa, tu nad rzeką mieszkali ludzie od zawsze. Ale pierwszy zapis o pochodzeniu wsi pochodzi z 26 stycznia 1412 roku, kiedy to wielki książę litewski Witold nadał część tej wsi dla zakonu Augustianów, rok wcześniej sprowadzonego do Brześcia. I praktycznie od tego, kiedy Augustianie wzięli naszą wieś, to można datować tu jaką taką religijność tego obszaru, gdyż no, tamte czasy to były jeszcze czasy w większości pogańskie. Zresztą jak wiecie, to jeszcze w 1408 roku tutaj krzyżacy pod Brzeście aż wypuszczali likwidować te takie jeszcze plemiona, które były pogańskie. Parafia unicka powstała w Kostomłotach w 1631 roku. W 1874 roku, po przegranym powstaniu styczniowym, postanowiono zrobić porządek z tak zwaną kwestią unicką. I na siłę wynarodawiano, na siłę próbowano przyłączyć, najczęściej robiono to pozbawiając duszpasterzy grecko-katolickich i wiernych włączono w struktury cerkwi prawosławnej. Nasza parafia odrodziła się w 1927 roku, 30 stycznia i proszę Państwa, do końca roku przez tą parafię przewinęło się 7 księży, którzy pochodzili z prawosławia. Że ta parafia ostała się, to w ogóle to jakiś tam też znak Boży, cud, można by i tak powiedzieć. Nastał taki biskup Henryk Brzeździecki. I on dostał wszelkie pełnomocnictwa na odnowienie Unii. I on zaczął tworzyć tą neo-Unię. Neo-Unię, czyli nową Unię, bo Unia to jedność. I 47 parafii powstało na terenie tutaj naszym, najbliższym terenie, powstało 47 parafii. Tak trwało do wojny. Na granicę na Bugu nie godził się zwierzchnik sił zbrojnych na wychodstwie, jak wiemy, prawda, Sikorski. Więc no, wylądował tak, jak wylądował w tym morzu, prawda, na tym Gibraltarze. Do dziś dokumentów strona polska, przecież są te dokumenty w archiwach brytyjskich, do dziś strona polska tych dokumentów nie widziała. Dlatego granica została przesunięta i z 47 parafii zostało tych parafii 13. No, ale wiemy znowu z historii, 1947 rok, trudna data, czyli akcja Wisła. Akcja Wisła miała dotyczyć Ukraińców i Bieszczad. A proszę Państwa, akcja Wisła skończyła się na takiej wsi Hołowczyca, 50 km od nas w górę, i nas również obejmuje akcja Wisła, chociaż nasi ludzie nie czuli się Ukraińcami. Po wojnie nasze władze ludowe polikwidowały te parafie neunickie, zamieniono je wszystkie na parafie katolickie. Pozostała ta jedyna w Kostomłotach parafia. Znalazłem się tutaj z postanowienia biskupa naszej diecezji siedleckiej, Kiernikowskiego, który od 2007 roku stał się duchowym opiekunem tejże jedynej parafii neunickiej w Kostomłotach. Kiedy ksiądz biskup się zwrócił do mnie,
z takąż propozycją, prawda, czy znam sytuację Kostomoc i czy bym zechciał objąć tą placówkę no, jako proboszcz. Moja odpowiedź była, prawda, po prostu poprosiłem biskupa raz o czas, a druga sprawa, mówię, że ja absolutnie nie jestem przygotowany, żeby sprawować liturgię Jana Chryzostoma, język cerkiewno-słowiański i tak dalej. No więc biskup mi powiedział, to się ksiądz nauczy. Nie jest to duża wspólnota, bo cała parafia na dzień dzisiejszy liczy 137 dusz, ale jest to parafia, jest to organizm żywy, zachowujący cały rok liturgiczny, wszystkie święta. Tylko jesteśmy częścią potężnej społeczności, w ogóle Kościoła katolickiego, właśnie w tej formie greckiej, prawda, w tej formie słowiańskiej. Gospodarzem parafii jest Kongregacja Kościołów Wschodnich. Wiecie, jeżeli są wierni, to jest wiara. Tak długo jest wiara, dopóki są wierni. Przez tych 7 lat ja pobłogosławiłem 4 małżeństwa. Z chrztem jest troszeczkę lepiej, ale nie dużo lepiej. Normalna rzecz. Gdyby to była praca, ludzie by zostawali. Nasi ludzie, przynajmniej z tymi, którymi ja rozmawiam, oni tęsknią. Nawet wyjeżdżając do Irlandii czy do Niemiec, oni tęsknią ze swoimi stronami. Młodzi ludzie mają świadomość, myślę, że dużo większą niż to pokolenie, no, które już szykuje się do naturalnego odejścia, przynależności do wiary, do religii. Czy mnie nie było, ta parafia istniała, mnie nie będzie i ta parafia też ma istnieć. Po prostu trzeba zrobić po ludzku wszystko, co możliwe, żeby ją zabezpieczyć, żeby ją wesprzeć. Większość z, przecież moich parafian to są małżeństwa obrządkowo mieszane. Czy w cerkwi prawosławnej jest zbawienie? Jest. Czy w kościele grecko-katolickim jest zbawienie? Dla mnie rzecz oczywista. Ale właśnie, zapytać w drugą stronę, to już nie jest taka oczywista oczywistość. Ponieważ nawet święcony kamień, który żeście mieli Państwo okazję na środku tej wioski, podziwiać piękno i kunszt jego, to był 2 razy święcony. Prawosławny wiadro wody jeszcze wylał, żeby tam to było mocniejsze. Więc tutaj po prostu rozumienie tego, no, gadanie o ekumenizmie i te misiaczki, prawda, przed kamerami, trzeba do kuchni zajrzeć. My, różnica, to co pani mówi, między Neo-Unio a Cerkwią Prawosławną, polega na imionach. Oni wspominają swoich zwierzchników, my Papę Rzymską. Wpierwek pomieni Gospodi, Gospodi Ojca naszego, Świętejszego Wcielińskiego, Archiereja Franciszka Papu Rzymskiego. No brzmi to jak brzmi. Znajdujemy się w świątyni, która została oddana do użytku w 1631 roku. I od samego początku w tej świątyni jest czczony obraz patrona tejże cerkwi,
Patronem jest święty Nikita. To tak nasi ludzie wymawiają imię tego świętego. Już bracia nasi Ukraińcy czy Łemkowie będą mówić Nicefor, a z grecka to Nike, czyli zwycięzca. Był to legionista, żołnierz, który za Chrystusa, za wiarę w Jezusa Chrystusa oddał swoje życie w 370 roku na terenie dzisiejszych Węgier. Ikona typowo, malarstwo typowo ruskie, centralna postać patrona świątyni i dookoła małe ikonki, sceny z życia i sceny z jego męczeńskiej śmierci. W każdej świątyni w obrządku wschodniego, w każdej cerkwi, no szczególne miejsce zajmuje oczywiście ikonostas, ikonostazji, stojące obrazy. Przedzielają świątynię, tworzą dwa światy. Z tej strony tu, gdzie jesteśmy, symbolizuje ta główna nawa świątyni ziemia. Tutaj są wierni, święci i grzeszni, to jak nasze życie. Z kolei za tą ścianą z obrazów, akurat jesteśmy w okresie paschalnym, czyli w tym tygodniu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, więc carskie wrota, czyli królewskie wrota są w tym momencie niewidoczne, ale na co dzień one są zamknięte. I te boczne łuki to są diakońskie drzwi. Podczas liturgii głównymi carskimi wrotami chodzi kapłan. On w tym podczas liturgii symbolizuje Chrystusa. Ten ołtarz, już tak mówiąc terminologią łacińską, pratentie trapot, on również służy do sprawowania sakramentów takich jak chrzest, gdzie w naszym wschodnim obrządku zachowujemy tą tradycję, prawda, pierwszych wieków i chrzcimy, właściwie udzielamy trzech sakramentów no, podczas jednej ceremonii. Sakramentu chrztu, sakramentu bierzmowania i no, jak prawda mówimy, pierwsza komunia święta, czyli sakramentu Eucharystii. Drodzy, dzisiaj cały Kościół Święty Katolicki w swojej różnorodności obrzędowej cieszy się i raduje, bo i niebo się raduje. I drodzy, jak pokazują nam po telewizorni, to i ci, co, no trudno powiedzieć, zresztą to może nie do mnie należy ocena, ale za bardzo wydawałoby się z Kościołem nic wspólnego nie mają, również się cieszą, ponieważ kto czuje się Polakiem, kto czuje się związany z tym narodem, to dzisiaj kolejny raz wielkie święto, wielki dzień i cały świat mówi o naszej ojczyźnie i o naszym papieżu. I dzisiaj również no jest to taka szczególna niedziela, w tradycji Kościoła Wschodniego, niedziela po zmartwychwstaniu, jest tym dniem, gdzie idziemy na cmentarze. Od początku tak było, że chrześcijanie gromadzili się w bliskości świąt, gdzie to Chrystus pokonał śmiercią śmierć.
Chrystus, woskresie, Chrystus, woskresie, woskresie, woskresie i z mertwych śmierci już śmierć popraw, śmierci już śmierć popraw i suszczył w grobie żywo darował.